provide the financial resources to make you a star. We współczesnych inkarnacjach musicalu rzeczywiście jest tak, że nie ma już aktorów, którzy są przypisani danym gatunku. Tak? Kiedyś w Hollywood, w klasycznym Hollywood, to było dużo bardziej jednak skodyfikowane. Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly. And heaven to kiss, a combination like this is quite my most impossible dream come true. Imagine finding a fool like you. To byli wszyscy aktorzy, którzy byli kojarzeni z musicalem. Oczywiście mieli swoje role dramatyczne. Fred Astaire chociażby w Płonącym wieżowcu zagrał rolę dramatyczną, tylko że to było wielkie wydarzenie. Oto Fred Astaire gra rolę w filmie dramatycznym, który nie jest musicalem. Dzisiaj tak już nie jest i Nicole Kidman właśnie w Moulin Rouge, czy aktorzy w Les Misérables, tacy jak Russell Crowe, no, też nie byli kojarzeni z musicalem. Now prisoner 24601. Your time is up and your parole's begun. You know what that means. Zatrudnia się tych aktorów. Mam wrażenie, że także dlatego, że jak spojrzymy na ostatnie właśnie musicale, takie jak Les Misérables i takie jak La La Land, to są musicale, których twórcy chcą z jednej strony właśnie nakręcić musical, i, czyli film, w którym aktorzy i postacie śpiewają i tańczą, ale jednak, żeby zakorzenić te filmy, te musicale w pewnym realizmie. W pewnej wiarygodności psychologicznej i wiarygodności realiów. Les Misérables, moim zdaniem, się to nie powiodło, w La La Land się powiodło. Zatrudnianie właśnie aktorów niekojarzonych z musicalem, także takich, którzy nie są mistrzami w śpiewie i tańcu, bo ani Ryan Gosling, ani Emma Stone to nie są aktorzy, którzy są wykształceni pod tym względem i to oni nie tańczą idealnie, oni nie śpiewają idealnie, ale w La La Land to działa, bo właśnie przez to, że oni są tacy troszkę niedoskonali, to udało się coś, co na czym Damienowi Chazelle'owi bardzo zależało, o czym on mówił, że on chciał, żeby ten musical był jednak wiarygodny psychologicznie, wiarygodnie, był realistyczny, był zakorzeniony w jakimś życiu. Strange that we keep running into each other. Maybe it means something. I doubt it. Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I'm gonna have my own club. Chazelle'owi udało się dokonać pewnej rekonstrukcji musicalu. Musicalu, który kiedyś dawno był ustanowiony, potem został zniszczony, jest dekonstruowany przez takich twórców jak Lars von Trier czy Baz Luhrmann. 42, 43, 45, 49. A Chazelle po tym wszystkim zrobił taką rekonstrukcję tego musicalu. Mam wrażenie, że na nowo go ożywił. I wydaje mi się, że ten film ma ogromne szanse zgarnąć Oscary. Natomiast oczywiście to nie jest jedyny dobry film w stawce. Tutaj muszę wspomnieć zwłaszcza o filmie Manchester by the Sea. If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy. If it was between me and your father, who would you take? My daddy. I think you're wrong about that. Dawno nie widziałem, żeby ktoś w tak doskonały sposób filmowy pokazał rozpacz, smutek, izolację i samotność, która z tego wychodzi, ale też znakomicie przełamywał to czarnym humorem. Do you want me to call your friends? What do you want me to do? I'm not gonna bother you. I'm gonna just sit here until you calm down. All right, I'm calming it. Would you please just go away? No. Jeżeli, tak jak wiele osób przewiduje, to La La Land zgarnie te najważniejsze nagrody, czyli najlepszy film, najlepsza reżyseria, to rzeczywiście być może Akademia w kategoriach aktorskich, w kategorii męskiej, najlepsza męska rola pierwszoplanowa, nagrodzi jednak Casey'a Afflecka, który zagrał jedną z najlepszych ról dramatycznych, moim zdaniem, ostatnich lat w kinie. What happened to my brother? So that's Lee Chandler. Rolę trudną, bo
Wcześniej wspomniałem, że Manchester by the Sea to jest film, który świetnie pokazuje taki stan izolacji i wycofania. I takiego bohatera gra Casey Affleck. Bohatera, który przez rozpacz, traumę, smutek cofnął się do siebie. I Affleck jest bardzo dobry w graniu takich bohaterów, ale jest to bardzo trudne, bo jakoś trzeba przekazać emocje głównego bohatera, żeby widz je zrozumiał, no, ale te emocje są pokryte właśnie, głęboko schowane. Ten film jest kapitalnie wyreżyserowany. Aktorzy są świetnie poprowadzeni i jest fenomenalne użycie montażu, zwłaszcza w jednej scenie bardzo trudnej rozmowy między bohaterami Casey Afflecka i Michelle William. My heart was broken and I know yours is broken too. No, you don't understand, there's nothing there. Więc tutaj Lonergan za reżyserię też mógłby spokojnie dostać, natomiast wydaje mi się, że jednak Damien Chazelle jest tutaj wyraźnym faworytem i wcale bym się nie zdziwił, gdyby La La Land dostał nagrody i dla najlepszego filmu, i dla najlepszego reżysera, a nagroda za scenariusz trafiła na przykład do Kennetha Lonergana. Faworytem w kategorii najlepszy film anglojęzyczny jest zdecydowanie Tony Erdmann. Hallo, wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig. Ich habe jetzt jemand engagiert als Ersatztochter. Naja, das ist ja gut, dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so, dann mache ich mir da keinen Stress mehr. To jest właściwie komediodramat. To jest film, który opowiada o trudnej relacji dorosłej córki ze swoim ojcem i film, którego mistrzostwo, bo ja uważam, że to jest naprawdę film doskonały, polega na tym, że Maren Ade udało się bardzo organicznie komedię i dramat połączyć, także na poziomie reżyserii. Mit welchen Schwergewichten sie da im Ring steht? Ten film jest utrzymany w konwencji realizmu psychologicznego, dramatu psychologicznego, ale nie zdradzając tej konwencji, Maren Ade udało się świetnie do tego filmu wprowadzić komedię właśnie i na przykład wykorzystać drugi plan w celach komediowych w poszczególnych scenach. No jest to absolutne mistrzostwo inscenizacji. To jest moim zdaniem bardzo dobry rok oscarowy. Jeżeli do Oscara zostały nominowane właśnie dwa tak różne, ale tak spełnione dla mnie filmy, jak La La Land Damiena Chazella i Manchester by the Sea Kennetha Lonergana, być może zwłaszcza ten drugi, bo La La Land przy całej swojej klasie, moim zdaniem niezaprzeczalnej, to jest film, który właśnie, tak jak mówiłem, do Oscarów bardzo dobrze pasuje i do pewnego jednak gra, ale nie do końca niszczy mit hollywoodzki. Natomiast w Manchester by the Sea to jest już kino, które naprawdę wylewa na nas czarną posokę smutku po prostu i to nie jest taki film, który kojarzymy z Oscarami, ale sam fakt, że on został tak doceniony i że obok niego jest La La Land, obok niego jest również bardzo chwalony Moonlight Barry'ego Jenkinsa, to pokazuje, że to jest bardzo, bardzo dobry rok